Niełatwo założyć firmę, trudno także utrzymać się na rynku. Życie początkującego przedsiębiorcy nie jest łatwe, nie jest też tanie. Opłaty skarbowe, podatki, rozliczenia, to wszystko kosztuje. Dlatego wsparcie dla inwestycji w regionie jest bardzo ważne. W oporu przed... Wszystko po to, by inwestorów najwięcej. Pan Paweł i pan Andrzej założyli własną firmę. Na rynku działają już trzeci rok. Nie było łatwo, musieli spełnić szereg formalności, tony wniosków i deklaracji do wypełnienia. Przedsiębiorstwa w Polsce jest dosyć uciążliwe, ponieważ wymaga spełnienia szeregu formalności, włącznie z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym w KRS-ie, więc jest pewna pula rzeczy, które zrobić trzeba. Jest to dosyć kosztowny proces. Firma zajmuje się wytwarzaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu lądowym i lotniczym. Przedsiębiorcom będzie lżej, obiecuje ratusz. Urzędnicy ogłosili, że będą kolejne ulgi dla firm działających na terenie Opola. Program o charakterze de minimis przysługuje wszystkim nowym inwestorom do kwoty 200 tysięcy euro. Jest to zwolnienie od podatku od nieruchomości. Nie ma jednak nic za darmo. Inwestorzy muszą spełnić pewne kryteria, wdrażać nowe technologie, inwestować, dawać pracę. To jest coś, co będzie tworzyło czynnik rozwojowy miasta, a między innymi to, co może w przyszłości się zdarzyć, że ta baza przyrostu podatku będzie większa. Program skierowany jest między innymi do firm, które umożliwiają wytwarzanie lepszych towarów, procesów czy usług. Mniejsi są w stanie rozwijać bardzo szybko koncepcje, które budują w krótkim czasie duże biznesy, duży wzrost. Program pomocy przedsiębiorcom to ulgi w podatku od nieruchomości czy ulgi w podatku CIT lub PIT. Będzie obejmować okres do 5 lat działalności firmy. Lśniąca, piękna, ale przede wszystkim super nowa.